No hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj, jak już wiecie, makijaż taki pod kątem Black Friday i makijaż wykonany markami dostępnymi w Hebe. A dlaczego ja się tak zdecydowałam? No bo pomyślałam sobie tak, że bardzo dużo mówi się o wszelkiego typu promocjach w Rossmanie. W sumie o naturze też całkiem, a to Hebe jest gdzieś tak odsunięte, wiecie, gdzieś tam na margines trochę. Co prawda wiadomo, że i Hebe, i Natura to są akurat drogerie, które nie we wszystkich miastach są stacjonarnie, ale przecież wiecie, no nie ma problemu, żeby sobie wejść na stronę i przejrzeć wszystko to, co jest, tym bardziej, że marki, które są dostępne stacjonarnie, z pewnością też są na stronach internetowych. Więc Hebe. Zastanowiłam się, jakie marki lubię. Postawiłam też szczególnie na marki polskie. Pojawią się tutaj też kosmetyki marek innych, w sensie nie polskich, ale generalnie zdecydowana większość to są nasze rodzime kosmetyki świetnej jakości, bardzo fajne, takie, które uwielbiam i które polecić mogę. Wśród kosmetyków, które Wam pokażę i którymi wykonałam ten makijaż, znajdzie się też kilka nowości i to są takie nowości, których już tam 2, 3, 4 razy użyłam, także troszeczkę je znam, ale nazywam je nowościami, no bo w sumie pojawiły się stosunkowo niedawno na półkach sklepowych, dlatego tak wiecie, no takie niby nowości, ale może nie do końca. O. To tyle, jeśli chodzi o wstęp. Myślę, że czujecie, jaki jest sens i jaki jest temat filmu, a więc zapraszam Was na makijaż kosmetykami i markami dostępnymi w drogerii Hebe. Zaczynamy oczywiście od bazy i tutaj przygotowałam sobie dwie, przy czym jedna jest tylko przykładem. Ten przykład to jest baza z Ingrid, taka nawilżająca, ale ja te bazy w ogóle uwielbiam. Jest ich chyba z 6 rodzajów i przetestowałam, myślę, że wszystkie. Wszystkie sprawdzają się świetnie, tylko mają po prostu różne właściwości, bo akurat ta jest nawilżająca, ale jest też rozświetlająca, liftingująca, taka niwelująca zaczerwienienia, no różne, przy czym na wszystkich makijaż się świetnie trzyma i dają bardzo przyjemne uczucia, także bazy z Ingrid w ogóle. I mam tutaj jeszcze jedną bazę, w zasadzie taką bazę z serum, z Physicians Formula i to jest baza taka energetyzująca, a nazywa się Skin Booster Vitamin Shop. Proszę bardzo, coś takiego. Zawiera w sobie takie kapsułki. No i tak, słuchajcie, te bazy chyba są dosyć znane, to może użyję tego, no bo o tym raczej nikt nie mówi i raczej się tych kosmetyków nie pokazuje, a one są naprawdę fajne. Słuchajcie, w ogóle Physicians Formula to jest marka taka cenowo, mniej więcej to samo co Bourjois czy L'Oreal, Max Factor, o. Więc jeśli chodzi o marki drogeryjne, to raczej taka droższa, natomiast jak teraz jest Black Friday i te zniżki są naprawdę duże, to wydaje mi się, że można na tę szafę zerknąć, bo oni mają bardzo dużo fajnych kosmetyków, szczególnie do makijażu twarzy, chociaż mam tutaj też paletę cieni, którą Wam zaraz pokażę. I paleta też okazała się bardzo, bardzo fajna. Lubię ich czwórki również, jeśli chodzi o cienie. Także no, generalnie chodzi mi o to, że fajna marka, ale raczej tak u nas no, chyba niezbyt popularna. W sumie nie wiem czemu, bo ich kosmetyki są bardzo, bardzo przyjemne i bardzo dobrej jakości. Ok, baza jest taka, w ogóle pachnie tak delikatnie. Troszkę cytrusowo, ale delikatnie, więc jak nie lubicie zapachów w kosmetykach, to jak znalazł. Tak czy inaczej, gdyby nawet pachniała mocno, to i tak by się to po nałożeniu ulotniło, ale tak Was, wiecie, informuję, że delikatnie pachnie, ale nie jest to jakieś takie bardzo nachalne. Baza jest bardzo przyjemna, bo daje uczucie nawilżenia, daje takie też lekko takie chłodzące uczucie, mam takie wrażenie. No i oczywiście makijaż się na tym fajnie utrzymuje, więc no pod każdym względem fajna. Mam jeszcze z tej samej serii taką fioletową, o, tylko ta jest właśnie taka rozświetlająca, energetyzująca, a ta jest przeciwstarzeniowa. Ta się nazywa Skin Booster Vitamin Shot Time Restoring, a to jest Brightening. Także takie dwie bardzo fajne bazy, bardzo przyjemne i też takie no, niedocenione. Te nieregularne i tak jak mówię, no są takie dosyć drogie, ale przy tych zniżkach naprawdę na nie warto zwrócić uwagę. No i teraz podkłady oczywiście, słuchajcie, to jest kategoria, gdzie ja mam zawsze bardzo duży problem, no bo tych podkładów trochę, wiecie, przetestowałam i testuję i no zawsze tam jakichś ulubieńców sobie znajdę, więc jak się tak zastanowiłam schebę, jakich mam ulubieńców, no to oczywiście nie mogło zabraknąć Ingrid, słuchajcie, miałam ich już naprawdę różne podkłady o różnych wykończeniach, różnych właściwościach. Tutaj akurat mam podkład, który nazywa się Ida Lumi, odcień 201, daje efekt rozświetlenia, czyli nie dla tych osób, które lubią mat i to rozświetlenie jest takie widoczne.
Przecudownie się na buzi utrzymuje, nie daje wam takiego waskowatego wrażenia. W ogóle no, wygląda na twarzy jak druga skóra, czyli to jest taki podkład, jaki ja najbardziej lubię. O, krycie ma takie, powiedziałabym, średnie, ale można sobie dobudować. Kolejny to też jest Physicians Formula z taką kokardką i mam też do kompletu, od razu wam pokażę, korektor. Bardzo fajne to jest duo, lekkie, takie też powiedziałabym o charakterze rozświetlającym. Korektor jest bardzo delikatny, taki nieco wodnisty, może choć to może za dużo powiedziane, ale delikatny, rzadkawy, ale ma całkiem porządne krycie. Podobnie zresztą podkład, czyli kosmetyki raczej lekkie, ale jeśli macie coś tam do zakrycia, wiecie, jakieś cienie, niedoskonałości, to powinny sobie z tym poradzić, a poza tym są bardzo przyjemne, no bo właśnie są lekkie i nie dają wam takiego uczucia maski, jakbyście mieli ciężki makijaż. Kolejny podkład, którego już chyba nie wiem od kiedy używam, a który również można w Hebe kupić, to jest podkład z Dax Cosmetics z serii Kaszmer. Słuchajcie, w Hebe jest taka dodatkowa szafa makijażowa z różnościami. I tam na przykład jest Ecocera, właśnie Dax Cosmetics, są jakieś tam pojedyncze rzeczy z AA, no takie różności, różności. I właśnie w tej szafie mamy Kaszmer i są podkłady i są korektory. Są też bazy i ta wersja akurat, którą ja mam, to jest długotrwały podkład kryjący, ale wcześniej skończył mi się taki podkład baza 2 w jednym i to też było świetne, więc to jest również cudowne. No i wreszcie coś, co do tej pory było również w Rossmannach, ale już jest tylko stacjonarnie w Hebe, znaczy jest w Hebe, na stronie też oczywiście można kupić, a mianowicie Belle Hypoallergenic. I tutaj też mam takie duo. Świetny podkład z tych lekkich, takich wodnistych, delikatnych, i bardzo fajny, o podobnym charakterze korektor, tylko one tutaj w moim odczuciu się trochę różnią, bo moim zdaniem korektor jest troszkę mocniejszy niż podkład i daje mocniejsze krycie, przy czym i w tym wypadku i w tym można sobie budować. O tym, że już pięknie na twarzy wyglądają, to nawet nie wspominam i też dają właśnie wrażenie takiej drugiej zdrowej skóry. O, no i teraz słuchajcie, jak zawsze mam dylemat, którego by tu podkładu użyć. Może słuchajcie tego? Użyję tego, a korektora użyjemy na przykład z Physicians Formula. A, może tak. Ja sobie troszeczkę wyłożę na dłoń. O, zobaczcie, to jest coś takiego. Niby gęstawy, ale o, jak się tak popatrzy bokiem, to on delikatnie spływa. Więc no, niby gęsty, ale taki, wiecie, rzadko gęsty. O. No i teraz zobaczcie, jak wygląda krycie w wypadku tego podkładu. Aha, mój odcień to... bo oczywiście o tym nie wspomniałam, 02, naturalny i wygląda to tak. Ja sobie ostatnio robiłam peeling taki, no taki hardkorowy, słuchajcie, i gdzie niegdzie na mojej buzi pojawiły się takie czerwone kropki, bo ja mam cerę naczynkową, no i troszkę za mocno chyba z tym, wiecie, z tym peelingiem pojechałam, więc akurat dzisiaj może nie ma tego złego, no bo zobaczycie, jak wygląda, jak zachowuje się ten podkład. Tutaj na policzkach mam te kropki, tu na nosie mi się zrobiło i nad brwią. Takie dosyć widoczne są, choć nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, ale na przykład ja o tym wiem, w podglądzie to widzę, a już na żywo to w ogóle. Pierwsze, na co patrzę, to właśnie te kropki. Natomiast, o, zobaczcie, jak to będzie wyglądało przykryte podkładem. No i ten podkład właśnie jest taki milutki, lekki, taki prawie wodnisty. Chociaż no, tak jak pokazuję wam na dłoni, to może nie jest taki, aż taki lejący, ale generalnie daje wam na buzi takie uczucie. Wiecie, o co chodzi? Tak jakbyście sobie coś tam takiego galaretkowatego rozprowadzali. O, mniej więcej to jest coś takiego. I tak wygląda buzia pokryta podkładem. No i tak jak widzicie, jest lekki. Daje efekt takiego delikatnego rozświetlenia, ale jednocześnie ma fajne krycie. On się w ogóle nazywa Just Free Skin Light Liquid Foundation. I to jest bardzo dobra nazwa dla tego podkładu. Jeśli chodzi o korektor, no to tak jak wspomniałam, użyjemy może tego z Physicians Formula. Bardzo trudna jest ta nazwa do wymówienia. Korektor taki pędzeleczkowy. Ten korektor w ogóle nazywa się no Physicians Formula Nude Wear. Właśnie, seria Nude Wear. I podkład, i korektor. Korektor nazywa się Touch of Glow i teraz próbuję, słuchajcie, znaleźć, jaki ja mam odcień, ale to chyba, wiecie, to była taka karteczka, taka folijka i ja ją odkleiłam, a na niej był odcień, w sensie numer, nie pamiętam. W każdym razie dostępnych jest, nie wiem, kilka tych kolorów, więc tam spokojnie można sobie dobrać coś.
No tak jak Wam pokazywałam, o, w pędzeleczku. No i teraz zobaczcie, jak on sobie radzi. Siniaki miałam takie całkiem, jak widać. W zasadzie miałam, mam. No i zapewniam Was, że on sobie z tymi siniakami poradzi. Jeśli macie suchą tutaj skórę pod okiem i taką bardzo, bardzo delikatną, to myślę, że ten korektor będzie ok. Z tego względu, że no właśnie on jest lekki, taki delikatny, krycie ma całkiem słuszne, ale nie obciąża tutaj Wam skóry, nie przesusza, tylko jest taki rozświetlający, delikatny, rozświetlający o całkiem porządnym kryciu. Zobaczcie. To, co sobie nałożyłam pod oczy, spokojnie mi wystarczy i nie muszę tutaj już nic dokładać, nawet sobie troszkę na powieki nałożę, przy czym tutaj jeszcze dołożę też bazę, bo bazę pod cienie chcę Wam również pokazać, ale ponieważ tak mi się wycie. Nawet trochę za dużo go nałożyłam, o, zobaczcie. Także bardzo fajne są te kosmetyki. Tak jak mówię, na co dzień, no to korektor, czy tam podkład około 60 zł, no to taki max faktor Burżuwa L'Oreal, mniej więcej. Ale w takich promocjach jak najbardziej na tak. Bardzo fajne rzeczy są z Physicians Formula. Jeszcze do tej marki na pewno wrócimy. A tymczasem mam tutaj puder. Puder w kamieniu tym razem. Puder z Hean. Bardzo fajne. W ogóle wygląda ta puderniczka tak elegancko, kolorowo. Bardzo przyjemnie. A w środku wygląda tak. Mamy na wieczku lusterko. No i puder. Taram. Mój odcień to jest 0 Vanilla. No i oczywiście przypudruję sobie nim całą buzię. Natomiast pod oczy pójdzie jedna z nowości, którą Wam zaraz pokażę. Puder. Dlaczego wybrałam go jako swojego ulubieńca? Bo fajnie utrwala makijaż, daje delikatny mat, ale taki elegancki mat, nie taki, wiecie, sztuczny, nachalny, brzydki, ciężki. Poza tym ładnie się na buzi utrzymuje. Bez względu na to, wiecie, z jakim podkładem bym go nie użyła, to... Wygląda to nawet po iluś godzinach noszenia ładnie, nic się tam nie zbiera, nie ciastkuje, w ogóle nie zdarzyło mi się nic takiego w wypadku tego pudru, więc uznałam, że warto na niego zwrócić uwagę. No i zobaczcie, buzia, baza, podkład, puder, cera wygląda tak. Moim zdaniem tak dosyć naturalnie i ja lubię taki efekt w makijażu, bo wiecie, no nie lubię takich ciężkich, mocnych makijaży i takich maskowatych. Więc taki efekt to jest coś, o co mi chodzi. Także podkład. To się nazywa After Makeup Cashmere Powder. Tadam, w takim bardzo charakterystyczny, z takim różowym wieczkiem. I w ogóle Wam przeczytam, co jeszcze producent pisze. Podaje tak. Kaszmirowy puder utrwalający z roślinnym olejem marakuja. Zapewnia subtelne, matowe i aksamitne wykończenie. I to jest bardzo dobry opis. Tu jest też podane, że idealny do całodziennej korekty makijażu. Po zwilżeniu gąbeczki można stosować go jako lekki podkład lub korektor. Puderniczka z lusterkiem i gąbeczką. To Wam pokazywałam, tu była taka płaska gąbeczka, ja ją tam wyjęłam jakiś czas temu. Ta gąbeczka taka średnia była, raczej niezbyt użytkowa, tak bym powiedziała. No ale bardziej chodzi o sam puder. Puder naprawdę świetny, czyli to tak. Jeśli chodzi o pudry sypkie, to tutaj znowu się powtórzę, bo będzie marka, o której już wspominałam i którą zachwalam. Czyli puder z Physicians Formula. Proszę bardzo, wygląda tak. On tutaj ma w sobie, zaraz Wam pokażę, taką dziwną... pacynkę? Coś? Zobaczcie. Coś takiego. Niby do wtłaczania pudru, ale ja tego nie używam. Po prostu wysypuję troszkę solniczki na wieczko i nakładam pędzlem. Wydaje mi się to też takie nie... no nie wiem, niewygodne, niepraktyczne. No ale to, wiecie, jak lubicie, jeśli ktoś się z takim narzędziem polubi, to dlaczego nie? W każdym razie ja tego nie używam, trzymam to raczej, wiecie, żeby zatkać tutaj puder, żeby się z tej solniczki nie wysypywał. Bardzo pięknie wygląda na twarzy, wygląda jak druga skóra, tak aksamitnie. O. No ale słuchajcie, to jeśli chodzi o pudry, czyli jeśli sypki, to ten, jeśli w kamieniu, to polecam ten. Oba są fajne, no tylko właśnie istotne jest to, na jakim wykończeniu Wam zależy. No oczywiście, że puder sypki jest delikatniejszy, ale to jakby dotyczy każdej firmy i każdego pudru. A pudry w kamieniu są troszeczkę mocniejsze i dają takie bardziej solidne wykończenie, tak bym powiedziała. No ale teraz obszar pod okiem. I tutaj mam nowość. Puder pod oczy z Pierre René. Pierre René oczywiście również jest polską marką, też jest dostępna w Hebe, przy czym Pierre René również można kupić w naturze.
No i wygląda to tak. Ja to wyjęłam już z pudełeczka, bo w ogóle puder kupuje się w takim papierowym pudełeczku. No oczywiście odkleiłam tę folijkę zabezpieczającą. Sam kolor wygląda tak. Jeśli chodzi o kolor, to dostępny jest tylko jeden. I on właśnie nie jest taki jasny, biały, jak większość pudrów pod oczy, tylko tak, jak widzicie, jest po prostu cielisty. No i zobaczcie, daje takie wykończenie. Wykończenie daje ładne, ale muszę Wam powiedzieć, że jest to chyba raczej, jeśli chodzi o pudry pod oczy, to chyba taki troszkę cięższy kosmetyk. W sensie, jeśli macie bardzo suchy tutaj obszar, no to nie wiem. To jest raczej dla takich cer, które tutaj nie mają problemów, którym się tutaj to miejsce nie przesusza, bo wydaje mi się, że dla cer suchych on mógłby być za ciężki. U mnie on się fajnie sprawdza, bo go już kilka razy użyłam. I no jakby nie mam takiego problemu, wiecie, nie zbieram się tam w jakichś załamaniach, wszystko jest jak najbardziej na tak. No i fajnie jest też to w nim, że właśnie, wiecie, jak moczycie pędzel, to nie musicie się bać, że nabierzecie za dużo i tu będziecie mieć taką jasną plamkę pod okiem, nie wybieli Wam, no bo po prostu ma taki cielisty kolor, więc wydaje mi się, że to jest takie fajne. Pudry pozostałe pod oczy, które ja posiadam, właśnie są białe, więc ten jest zupełnie inny, dlatego mnie to tak skusiło. No i efekt, jaki on daje... Tak jak mówię, bardzo mi się podoba, no bo jest taki, no też naturalny po prostu. To jeśli chodzi o pudry. Natomiast czas na bronzer u mnie i tutaj mam również dwie rzeczy. Legendarny, jak nie wiem co, Butter Bronzer. One są na pewno teraz w promocji. Normalnie kosztują około 50 paru, nawet 60 zł, więc no raczej drogawe. Natomiast w tej chwili można je kupić dużo taniej. Te bronzery przepięknie. Przepięknie pachną kokosem. Tutaj, aha, lusterka oczywiście nie ma, tak jak widać. Pod samym pudrem brązującym macie takie gumowe coś, taką jakby pacynkę. No też takie coś dziwne jak w pudrze, tylko że płaskie, tak jakby listek zielony, zrobiony z takiej gąbeczki. Dla mnie to też jest nieużytkowe, więc ja to gdzieś wyjęłam, odłożyłam. Natomiast istotny jest sam puder. Po pierwsze, przepięknie się rozprowadza na buzi. Jest taki bardzo miękki, atłasowy i daje super, super naturalny efekt. Jeśli chcecie delikatniej, to spokojnie można delikatnie, więc... Aha, jest kilka wersji kolorystycznych, więc jakieś jaśniejsze, ciemniejsze, różne, to trzeba sobie, wiecie, zobaczyć. Dla bladziochów na pewno też się coś znajdzie. Można go nakładać delikatniej, można ten efekt stopniować. No i ten... Przecudowny zapach. On w ogóle, jak się wiecie, dotyka pędzlem, to jest taki. Butter bronzer to jest dobra nazwa. Jest taki masełkowy, taki mięciutki i właśnie w taki sam sposób się rozprowadza. O, i taki efekt na buzi daje Butter bronzer. Przecudowny bronzer z Physicians Formula. Nie wiem, czemu o nim nie jest głośno na naszym YouTubie, bo to jest przecudowny kosmetyk i taki. W sumie dość oryginalny, bo on ma, no niby to jest, słuchajcie, bronzer w kamieniu, ale mimo wszystko ma taką specyficzną konsystencję, właśnie taką masłowatą, taką miękką. To po prostu trzeba dotknąć i poczuć. O! I drugi bronzer, który również jest przecudowny, ale ma troszeczkę inne wykończenie, bo ten jest taki satynowy, taki miękko satynowy. Natomiast drugi nazywa się Sun of Egypt i to jest wypiekany bronzer z Henn. Jest przepiękny. Troszkę taki bardziej charakterny, taki mocniejszy w wykończeniu od tego. Również ma satynowy charakter, natomiast po nałożeniu daje taki bardziej intensywny połysk. Jeśli można to w ogóle, wiecie, mówić o połysku, no bo to jest jednak satyna. Natomiast w wypadku tego ta satyna jest taka, no, wyraźniejsza, tak to powiem. Wiecie, o co chodzi. Więc dwa przepiękne bronzery, w sensie bronzery dające przepiękne wykończenie, oba. Dołożę sobie też troszkę tego. No oczywiście, słuchajcie, ten jest wypiekany i chyba jest nie do wykończenia, tak myślę. A poza tym, no ten zdecydowanie będzie tańszy, no bo tu macie, nie wiem ile on teraz może kosztować, z 3 dychy? Nie mam pojęcia, ja strzelam w tym momencie zupełnie. Natomiast ten będzie prawdopodobnie kosztował kilkanaście złotych. No tak jak wspominała, marka Hean też jest dostępna w Hebe, również podlega promocji, więc na pewno ten bronzer możecie dostać i to w takiej bardzo, bardzo korzystnej cenie. Dobra, już się, słuchajcie, nie brązowie. Wystarczy. W każdym razie oba świetne, oba warte uwagi. Dalej, u mnie czas na róż i tutaj mam, słuchajcie, tak naprawdę
trzy róże, ale generalnie to są takie róże przykłady, bo mam róż z Catrice. Tu akurat mam taką wersję, która jest, nie wiem, jakaś letnia chyba była. To się nazywa Illuminating Blush i to jest odcień Coral Me Maybe 020. Bardzo ładny, taki właśnie koralowy, słodziutki. O. Mam róż z Physicians Formula z taką różyczką. To jest w ogóle taka seria arganowa, która pachnie delikatnie w sposób różany. I tutaj właśnie w tych różach, one mają różne kolory, natomiast tłoczenie mają takie samo. Przepięknie też pachną, tak bardziej wyraziście i właśnie bardziej w kwiatową stronę, no bo w sposób różany. I tutaj nie macie takich dziwnych pacynek, jak w tym masłowatym brązerze, tylko tu jest, już Wam pokazuję, bo tu chyba nie wyrzuciłam, tak. Tylko tutaj, aha, jest też lustereczko na wieczku. Tu jest dostępny taki, o, pędzeleczek, tak jak widzicie, ja go jeszcze nie używałam. Trzymam go, bo akurat pędzelek na coś się może przydać. No więc, brązery, róże z Physicians Formula też są prześliczne. Są też róże, z tego co pamiętam, z tej serii i one też są bardzo fajne, ale te są takie, no raz, że urokliwe, no i ten zapach, a poza tym one w sobie zawierają, już Wam powiem, właśnie chyba olej arganowy, tak? Tak, chyba tak. No i wreszcie też róż, który jest przykładem, a mianowicie róż z Ingrid, ale to jest jedna z tych nowości, tak samo jak puder pod oczy z Pierre René, bo to jest jakaś nowa seria i odcień, który ja tutaj mam, to jest coś tam z marchewką było. Blush Sauté Carotte Cool. Mam jeszcze jeden róż z tej serii, taki delikatny, słodziutko-różowy, który pojawił się w takiej wakacyjnej edycji. Też jest śliczny, no ale tutaj chciałabym użyć tej nowości. Zobaczcie, tutaj mamy z kolei taki kwiatuszek wytłoczony. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba teraz ten róż kosztuje około 19 zł, tak mi się wydaje. Aha, z tymi różami z Ingrid trzeba uważać, dlatego że one są takie bardzo mocno napigmentowane i jak dokładacie pędzel, to się tak dużo nabiera. Tutaj jest zdecydowanie delikatniej. I tutaj też, także jakoś tak łatwiej może się nakłada tam te dwa róże. Tutaj trzeba troszkę tak się zapoznać z tym kosmetykiem, żeby sobie, wiecie. Kolor też jest bardzo ładny, taki, no właśnie taka marcheweczka, to jest dobre określenie. A jeśli chodzi o róże na przykład z Catrice i z Essence w sumie też, bo obie te marki są w Hebe dostępne, to są już, też mi się wydaje, że kosmetyki legendy po prostu. No bo to są bardzo dobre kosmetyki, są taniutkie, jest duża różnorodność kolorystyczna. Akurat Catrice i Essence ma to do siebie, że oni co trochę tam, znaczy co trochę, no dość często wypuszczają jakieś nowości i naprawdę jest tam w czym powybierać, więc jak szukacie jakichś fajnych, kolorowych różów, no to z takich tańszych, no to zdecydowanie Essence, Catrice, Ingrid. A jak macie ochotę na coś takiego droższego, no to proponuję wypróbować Physicians Formula, bo przepiękny. W ogóle jak otwiera się to pudełko, no to taki jest zapach, zresztą podobnie jak z tym bronzerem. No a teraz czas na rozświetlacz. No i w zasadzie tutaj moim zdaniem, że rządzą rozświetlacze z polskiej firmy Ecocera. Jest kilka wersji kolorystycznych i to są rozświetlacze przekozackie, przepiękne, cudowne, bardzo intensywne, naprawdę dla lubiących rozświetlenie. Mam jeszcze tutaj paletkę z Essence, taką. Ona się też jakoś tak latem chyba pojawiła, jakoś tak. Na całym wieczku jest lusterko. Paletka wygląda tak, nazywa się Choose Your Glow. Highlighter palette oczywiście. No i mamy tutaj trzy kolorki rozświetlaczy. Też są przepiękne. No i słuchaj, zdecydujmy się na polską firmę, zobaczycie jak wygląda Ecocera. Aha, właśnie, mój odcień to jest Capri Shimmer. Tak jak Wam wspomniałam, jest kilka kolorów tych rozświetlaczy i one są naprawdę przecudowne. To jest moc, zresztą zaraz zobaczycie. Ten odcień akurat ma to do siebie, że w pudełku wygląda w sumie tak, powiedziałabym, że raczej ciepło, natomiast Capri, jak się nałoży na policzki, to daje raczej chłodny efekt. No zobaczcie zresztą sami. O. Zobaczcie, to jest taki błysk. Tak jak mówię, to nie jest delikatny rozświetlacz. Wystarczy musnąć dosłownie pędzelkiem i już uzyskujecie coś takiego. Tak, no właśnie. I potem trzeba to troszkę rozetrzeć. Oczywiście można zostawić, ale akurat dzisiaj ja to rozetrę. Nie, żebym nie lubiła, wiecie, mocnego błysku, bo uwielbiam. No i tak delikatnie naprawdę trzeba pędzlem operować. Zresztą te rozświetlacze, jak znajdziecie tę paletkę, to też proponuję zakupić, bo rozświetlacze są przecudne. Może Wam swatche zaraz zrobię, to zobaczycie, jakie są kolory.
i jaka to jest moc. Tak wygląda Capri. Mocarny rozświetlacz. No i zrobię Wam swatche tej paletki z Essence. Kolorki są trzy. Proszę bardzo. No i teraz popatrzcie. Mamy coś takiego. Przepiękne są. A paleta w tej chwili też kosztuje około tam kilkunastu złotych. No niedużo w każdym razie. Buzię mam ogarniętą w zasadzie. U mnie teraz czas na brwi i tak, ja generalnie lubię kredki, słuchajcie. Kredki i do tego jakiś tam utrwalacz w postaci żelu. No i mam kredkę, która jest chyba kredką dyżurną u mnie, Catrice. To jest 020 Date with Ashtone. Kredka dla mnie idealna. To jest już nie wiem, która moja sztuka i bardzo często ona się w filmach u mnie pojawia, więc może kredkę odłożę. Zastanowiłam się, czego mogłabym użyć wymiennie, a co też jest dla mnie fajne do brwi i jest dostępne w Heaven. No i słuchajcie, doszłam do tego. Proszę bardzo, taka pomada z Heaven. Jeśli dobrze pamiętam, to kolory są trzy. Ja mam odcień coś tam z blond. 100 Blond Brown. Kolor wygląda w ten sposób. Taki popielaty brąz właśnie, dla mnie idealny. Tutaj w tym wieczku mamy ukryty pędzelek, już Wam pokazuję. O, coś takiego. Wygląda może śmiesznie, ale on jest całkiem użytkowy i spokojnie da się nim brwi pomalować. No ale ponieważ nie jesteśmy, wiecie, na wyjeździe i mogę sobie użyć normalnego, dużego pędzla, to będę się posiłkować zwykłym takim, wiecie, większym pędzelkiem, ale też no, ściętym, skośnym. A zatem, pomada z Heaven. Bardzo fajna i chociaż ja, tak jak Wam powiedziałam, wolę kredki i raczej taka pomadolubna niezbyt jestem, to muszę przyznać, że tym mi się całkiem przyjemnie maluje i jakoś nie mam jakichś takich wewnętrznych oporów, żeby tego użyć. Tym bardziej, że właśnie kolor mi się podoba. To się bardzo przyjemnie na brwi nakłada, nie jest jakieś, wiecie, problematyczne w rozprowadzaniu. Także jeśli chodzi o brwi, a na przykład nie używacie kredek, tylko właśnie tego typu rzeczy, to proponuję zerknąć na szafę Heaven. No i taki to jest kolor. Także, słuchajcie, bardzo fajny kosmetyk. Nawet jeśli jeszcze się nie przekonaliście do tego typu rzeczy, to można zacząć od tego i spróbować z tą pomadą, no bo właśnie ona jest taka bardzo przyjemna, bardzo przyjazna w użytkowaniu. W ogóle nie, wiecie, nie nastręcza żadnych problemów. Łatwo się tak w taki miękko-pudrowy sposób się rozprowadza. O, także pomada z Heaven do brwi. Bardzo fajna rzecz. No i teraz, słuchajcie, czas na makijaż oczu. I trzeba zacząć od bazy. I tu absolutnym faworytem jest baza z Ingrid. Ja już ją Wam wielokrotnie pokazywałam i zawsze to powtarzam, że jeśli chodzi o jakość tego kosmetyku, to on jest bez zarzutu. Po prostu chyba nie ma cieni, których on by nie utrzymał. Jest naprawdę super. Natomiast dla mnie, ale to dla mnie, jedyną wadą jest to, że właśnie jest w słoiku, no i trzeba, wiecie, palcem sobie nakładać. No oczywiście można to zrobić pędzelkiem, nie ma problemu, ale wygodniej by było, gdyby on był taki w tubeczce, wiecie, z pacynką, z aplikatorem, łatwiej by było to nałożyć, natomiast to tylko taka moja uwaga, jeśli chodzi o kosmetyk sam, czyli o samą bazę, jest przecudowna. No i cienie. Tak się zastanawiałam, które cienie są takie, wiecie, warte uwagi, a są dostępne w Hebe. No i ostatecznie o to, co wybrałam. Pierwsza paleta to chyba paleta, o której już wszyscy na YouTubie mówili, czyli paletka od Heaven, która powstała we współpracy z Natalie Beauty. Bardzo ładna, przyjemna, taka kolorowa paletka, taka słodziutka. Dalej, moim zdaniem warte uwagi są palety, o których tak jakoś, no tak za bardzo się nie mówi. To są paletki z tej serii Sixth Sense z Pierre René. Jest chyba z 6, a może nawet 8 wersji kolorystycznych. Ja tutaj mam dwie. To jest Salmon coś tam, Salmon Tangle. I ta wygląda tak, proszę bardzo. I dla porównania już Wam pokazuję drugą wersję kolorystyczną, czyli Ocean Sunset, który z kolei wygląda tak. Mamy coś takiego, zobaczcie. Takie kolory. Są też takie wersje spokojniejsze, wiecie, jakieś tam nudziaki, brąziki, jest taki fioletowy nudziak, także kilka odcieni, kilka wersji kolorystycznych jest dostępne, jeśli chodzi o szatę graficzną, tu można by się było przyczepić, bo tak, te zewnętrzne pudełka są ok i one się od siebie różnią, no bo zobaczcie, taram,
Natomiast jak wyjmiemy paletę, no to wszystkie wyglądają tak samo i nie ma też na grzbiecie żadnej nazwy, tak jak więc jak sobie gdzieś tam postawicie, nie wiem, w szufladzie gdzieś, to nie bardzo widać, która jest która, ale to tylko taka czysto techniczna uwaga. Same cienie są naprawdę bardzo fajne, bardzo przyjemne. Słuchajcie, jak to cienie z Pierre René? Porządna robota, polska firma, super. Warto na nie zwrócić uwagę. Myślę, że w tej chwili to one powinny coś koło dwóch dych kosztować, tak wiecie. Trafiam, ale na pewno nie są drogie. O, macie takie różne zestawienia kolorystyczne, tu akurat mam dwa. Mam też paletkę z Ingrid i to również jest przykład. Z takiej serii, oni wydają takie paletki właśnie ósemki. To jest akurat jakaś taka wakacyjna seria, to się nazywało... Jak to się nazywało? Bali, coś tam, o, coś takiego, Bali. I to jest kolor, odcień, jak to się nazywa? Hibiskus, Bali Hibiskus, o właśnie, Hibiskus Eyeshadow Palette. I jeszcze jest coś, taka wersja też niebieska z tych letnich, coś tam z oceanem chyba w nazwie. W każdym razie Hibiskus wygląda tak. Myślę, że akurat Hibiskus się bardzo wielu osobom będzie podobał, bo to jest takie, wiecie, zestawienie kolorystyczne i modne. Zobaczcie tutaj te kolory po tej stronie. No i jednocześnie takie bezpieczne. O, tutaj. No i mam jeszcze jedną paletę, która też moim zdaniem zasługuje na uwagę, tylko tu akurat jest problem tego typu, że nie ma zbyt wielu wersji kolorystycznych. Są dwie palety, obie raczej są takie... Wiecie, takie nudziakowe, tylko no te nudziaki, te kolory się od siebie trochę różnią, natomiast jakiegoś tam szału kolorystycznego absolutnie nie ma. A mianowicie, takie paletki z Physicians Formula normalnie kosztują na pewno ponad 6 dych, natomiast teraz dużo taniej i są warte uwagi. Jeśli chodzi o wariacje kolorystyczne, no to tutaj można mieć, wiecie, jakiś tam... Nie, że nieco nudno, no ale to zawsze właśnie można się skusić na przykład na Pierre René. Natomiast jeśli szukacie bardzo dobrych cieni, które są świetnej jakości, bardzo ładnie się utrzymują na powiekach i szukacie dzienniaków takich typowych, to to. I jeszcze jedna uwaga, te palety pachną tak samo jak bronzery. To jest, gdzie mam ten bronzer? To jest jakby ta sama seria, nie umiem powiedzieć, no może ta sama seria, w sumie... Chyba tak, bo zobaczcie, tu są takie palemki na opakowaniu i tutaj też są takie gałązki palmy, więc może nazwijmy to taką samą serią. W każdym razie w Hebe, no przynajmniej ja widziałam, dwie dostępne są wersje kolorystyczne, czyli wielkiego rozstrzału nie ma. Ta moja to jest Sultry Nights, bardzo przyjemna i tak jak pokazuje tutaj producent, tak naprawdę ta paleta składa się z takich trzech osobnych, taki bardziej dzienniak, typowy, lekki na co dzień. Coś również brązowego, ale już mocniejszego, no bo porównajcie sobie to a to. I wreszcie coś takiego bardziej do makijaży smoky. Także niby jedna paleta, ale mamy tutaj trzy takie osobne wariacje. No i to się prezentuje tak, słuchajcie, pachnie no niesamowicie. No właśnie dokładnie tak jak ten bronzer. Aha, tutaj tu była taka pacynka i to było beznadziejne, więc ja to po prostu gdzieś tam odłożyłam. Szkoda, że nie pędzelek, tym bardziej, że paleta też taka, wiecie, no nie najtańsza. W każdym razie taką tu mam wersję kolorystyczną. Wydaje mi się, że to jest bardzo poręczne, bardzo praktyczne i jeszcze raz podkreślam, że cienie są naprawdę świetnej jakości. No i zobaczcie te cztery wariacje kolorystyczne. Tutaj mamy coś takiego, czyli ten taki dzienniak, coś bardziej kolorowego. No i wersja do makijaży wieczorowych, smoki. Oczywiście no to tylko taka, wiecie, luźna propozycja, można sobie to mieszać jak się tam komuś drzewnie podoba, ale tak tylko wspominam, że właśnie producent, o, takie nam tutaj opcje proponuje. Także słuchajcie, takie paletki moim zdaniem zasługują na uwagę, jeśli chodzi o cienie dostępne w Hebe. No i oczywiście dylemat mam odwieczny, czego tutaj użyć. A może jakąś mieszankę zrobić, słuchajcie. Chociaż nie. O tym to już chyba mówiła cała Polska i wszyscy na YouTubie. Te palety też są dość popularne. Mnie się wspomina o paletkach z Pierre René, a one są świetne. A o tych to się już chyba w ogóle nie mówi, więc może zróbmy tak. Zrobimy taką mieszankę, że troszkę Pierre René i troszkę Physicians Formula. O, i to jest dobre rozwiązanie. No bo tak jak mówię, no te to już chyba wszyscy znamy. No to od czego by tu zacząć? O, w palecie... tej takiej salmon, coś tam, mamy bardzo ładny, taki jasno-kremowy kolor, ja sobie go nałożę podług brwiowy i na załamanie. I to będzie mój cień bazowy, po którym mi się będzie fajnie wszystko rozcierało. Zaczniemy od koloru First z palety Ocean, coś tam, nie pamiętam tych nazw. Ocean, jak to się nazywa?
Ocean Sunset. O. Zacznijmy od tego fioletu. Nałożę na zewnętrzną część górnej powieki. O, zobaczcie, to jest coś takiego. Oczywiście, tak jak widać, to jest cień matowy. Tak się jeszcze zastanawiam, czy są jakieś inne palety, wiecie, dostępne w Hebe, o których warto by wspomnieć, ale no, słuchajcie, ja celowo nie mówię o takich markach typu Max Factor, Rimmel, Bourjois, wiecie, no takich, które są chyba w każdej drogerii dostępne, no bo one jakby nie są charakterystyczne dla Hebe. Wydaje mi się, że właśnie dla Hebe jest Physicians Formula takie istotne, Ingrid Heahn, no może Pierre René też, chociaż tak jak wspomniałam, Pierre René jest dostępne również na przykład w tym, w drogeriach Natura, więc chodzi mi bardziej o skupienie się na tych markach. A dlaczego o tym mówię? No bo przyszły mi do głowy, wiecie co, takie palety podłużne z Rimmela, takie różne wersje kolorystyczne też są. One się tam nazywają coś Magnifies, coś tam Eyeshadow. I też są bardzo fajne, no ale generalnie zajmujemy się tymi markami takimi typowymi z Hebe. No i zobaczcie, ten fioletowy kolorek z Heahn, chciałam powiedzieć, nie, z Pierre René. Wygląda tak. No i żeby się troszkę pobawić, to przechodzę do paletki z Physicians Formula i na środek powieki nakładam to złoto. Boże, jak to pa... To tak pięknie pachnie, słuchajcie, że aż... Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Z Raffaello. Może nie jest to aż tak słodki zapach, ale to mniej więcej w tę stronę idzie. No i zobaczcie sobie połysk palety Physicians Formula. Proszę bardzo, coś takiego. Takie złoto tutaj mamy. Chyba aż ten złoty mi fiolet zakrył, tak sobie myślę, że zaraz fioletu jeszcze dołożę troszkę. Tak, wracam do pędzelka i dokładam sobie fiolet, właściwie rozcieram tak bardziej na razie tym, co mam na pędzlu, a najwyżej za chwilę dołożymy tego koloru, jeśli będzie trzeba, troszkę dołożę. Może też na dolną powiekę, od razu tak mi teraz do głowy przyszło. Warto by się było zająć rozcieraniem i tutaj może weźmiemy kolejną paletę z Pierre René, czyli tą łososiową, i użyję tego pomarańczowego cienia do roztarcia fioletu. I jedne i drugie cienie są bardzo miękkie i tak się przyjemnie rozcierają. No słuchajcie, generalnie pokazuję Wam palety, które lubię, które są przyjazne dla użytkownika. Cienie nie są problematyczne, co ważne, kolory są widoczne. Dla mnie to jest bardzo istotne. To, czy tam, wiecie, się tam osypują, czy nie osypują. Czasami drogie cienie się osypują. To jest dla mnie nieważne. Ważne jest to, że jak się nałoży kolor na powiekę, to po pierwsze, żeby go było widać, a po drugie, żeby ten kolor przetrwał nam ileś tam godzin noszenia, ileś godzin noszenia makijażu. I akurat w wypadku tych palet można powiedzieć, że to jest na tak. Czy tak sobie teraz pomyślałam, tu jest w palecie z Pierre René taki ładny, błyszczący fiolet, taki perłowy. Może dołożę go sobie tutaj na łączeniu tego złota i fioletu? O, to jest ten kolorek. Jest taki bardziej, powiedziałabym, żywy w porównaniu do fioletu, który mam na zewnętrznym kąciku. No i oczywiście jest to kolor błyszczący. No i tak się ciekawiej od razu zrobiło. Jeszcze troszkę dołożę. A w palecie z Physicians Formula jest bardzo ładna czerń, taka głęboka. I zrobię nią kreskę. Zobaczcie, jak wygląda. Naprawdę bardzo mocarna, fajna. Dolną powiekę nałożę żółty z tej paletki, czyli Ocean Sunset. Żółty kolor jest taki przygaszony, to jest taki brudno-żółty. A w ogóle nie wiem, czy Wam powiedziałam, w tych małych paletkach z Pierre René na wieczku mamy lustreczko normalnie. Ale są bardzo wygodne te paletki, bo tak się fajnie odgina ta klapka, wieczko, i wiecie, no łatwo je trzymać w dłoni, jak sobie robimy makijaż, taka dodatkowy plus. No a żółty, tak jak mówię, to jest taki żółty, brudny, musztardowy, coś takiego. Nakładam go na dolną powiekę, tak na większy obszar. Zaraz sobie tutaj z tym fioletem połączę.
Albo wiem, nałożę go tak bardziej od wewnątrz, a tak na łączenie fioletu i właśnie tej żółci dołożymy ten. A co? Będzie kolorowo. Czyli jadę od wewnętrznej części dolnej powieki. Kolory w małych paletkach bardzo ładne, bardzo żywe. Tak jak mówię, jeśli szukacie czegoś takiego bardziej nudziakowego, no wiecie, dziennego, to spokojnie się tam też coś uda znaleźć, na pewno. A jeśli chcecie sobie wypróbować Physicians Formula, to też polecam, bo cienie bardzo fajne. No i tu akurat mamy no tylko nudziaki do dyspozycji, więc tu jakby szaleństwa już nie ma. Kolorystycznego w sensie. Dobra, tak wygląda musztardowy cień i na środek, w sensie na łączenie tutaj nakładam tę czerwień. Tak jak zauważyliście, kolory w tych paletkach, one nie mają nazw, tylko mają numery. First, second, third i tak dalej, proszę bardzo. Tak to wygląda i w każdej paletce mamy taką opcję. Czerwono-łososiowy. O, coś takiego. No i wypadałoby nałożyć jakąś błyskotkę i bardzo ładny jest tutaj taki kolor w palecie z Physicians Formula. Boże, kto wymyślił tę nazwę? Ten. To jest taki jasno-perłowo błyszczący szampański, po prostu idealny na wewnętrzny kącik podłóg brwiowy, no wiecie, do tej roli. Chociaż oczywiście no, może też grać główną rolę w makijażu, to nie jest żaden problem, ale akurat dzisiaj go właśnie w tej pierwszej roli użyjemy. Zobaczcie, taka fajna błyskoteczka to jest. Troszkę nakładam, cały czas używam tego samego cienia. Nakładam troszkę też podłóg brwiowy. Wszędzie pachnie kokoskiem. Super jest ten zapach. I jak sobie nakładacie bronzer, to jest dokładnie to samo. Tak mi się to złoto troszeczkę, wiecie, zjadło, to, które nakładałam, o, na samym początku, więc sobie tu troszkę nałożę, tak na łączeniu tego szampańskiego i fioletu, żeby było bardziej widoczne. No i tak się zastanawiam, wiecie, nad tą czernią, czy może nawet nie to, że zrobię kreskę, tylko po prostu przyciemnię nią zewnętrzny kącik. O, czerń jest niesamowita, to jest czerń matowa. Chociaż jak się w sam cień wpatrzycie, to on zawiera takie delikatne drobinki, ale to nie wiem, czemu one tutaj są, bo na powiece zupełnie żadnych drobinek nie widać. Czerń jest czarna i bardzo, bardzo silna, taka widoczna. Także naprawdę po troszeczku trzeba sobie nakładać, dobierać, nakładać, bo bardzo łatwo nią poprzykrywać poprzednie kolory, więc trzeba naprawdę delikatnie. Widzicie, jak dokładam tutaj tę czerń, to nawet na ciemnym fiolecie ją widać. Naprawdę jest taka mocarna. Wracam jeszcze do pędzelka od tego pomarańczowego, łososiowego koloru i troszkę go sobie tutaj dodaję. Ja to się tak, wiecie, bardziej teraz bawię tymi kolorami, ale no myślę, że akurat to jest ten typ filmu, gdzie właśnie możemy się pobawić tymi wszystkimi kosmetykami, przyjrzeć im się, wiecie, popatrzeć, jak się zachowują. Generalnie to, co wybrałam, ja zawsze tak robię, że wiecie, jak wybieram do tego typu filmów kosmetyki, to najpierw sobie w głowie bardzo dokładnie poukładam, co ja lubię, na co ja zwracam uwagę i dopiero spośród tych kategorii wyciągam takie perełki. Więc generalnie to, co Wam pokazuję, to są tacy właśnie chybowi ulubieńcy. O, okej. To jeśli chodzi o makijaż oczu, oczywiście ja nie skończyłam, ale nim przejdę do tuszu, kredki na linię wodną i tak dalej, to chciałabym Wam pokazać coś, czego Wy jeszcze u mnie w filmie nie widzieliście, przy czym ja już film nakręciłam, tylko jeszcze muszę go wyedytować. A mianowicie jest taka nowa seria z Essence, to się nazywa Hello Good Stuff. Jest kilka kosmetyków z tej serii i ja tutaj sobie przygotowałam mgiełkę, bo uważam, że w tym momencie spośród mgiełek dostępnych w Hebe, to jest mgiełka kozacka. Przepięknie pachnie. Ona pachnie tak, że jak się nią psikniecie, to zaraz macie ochotę jeść melon albo coś takiego, wiecie, soczystego, owocowego. Pachnie przepięknie. Daje bardzo fajne uczucie, takie odświeżenia na twarzy. I mam też wrażenie, chociaż to tutaj nie jest powiedziane, ale mam takie wrażenie, że ona delikatnie też rozświetla makijaż, więc jeśli nie lubicie takiego efektu, no to może Wam się nie spodobać, chociaż no nie wiem, może to na mojej skórze daje taki rezultat, ale mam wrażenie, że coś takiego robi. W każdym razie, Hello Good Stuff i to jest mgiełka 3 w 1, nawilża, utrwala, odświeża, no i właśnie z ekstraktem z arbuza.
No i słuchajcie, zanim właśnie przejdę do rzęs, to spsikuję sobie mgiełką buzię. A w ogóle to nie jest taki typowy melon, melon owoc. W zasadzie melon owoc, ale chodzi mi o to, że bardziej pachnie jak takie melonowe, słodkie cukierki. O, nie czysty owoc. To mam na myśli. Pachnie przecudownie. Aha, no właśnie, zobaczcie. Nie macie takiego wrażenia? Ja mam takie wrażenie, że ona daje takie lekkie glow, więc Was o tym informuję, no bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy taki efekt lubi. Natomiast w mojej ocenie mgiełka jest super. W ogóle cała ta seria jest przekozacka, ale to film dopiero zobaczycie, bo tak jak mówię, no jeszcze go jeszcze nad nim nie popracowałam. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o linię wodną, to tutaj nie mam jakiegoś specyficznego ulubieńca w sumie wśród kredek, więc używam mojej kredki z Lovely. To jest kredka Nude Eye Pencil. Nakładam ją na linię wodną, ale to nie jest tam, wiecie, żadna nowość i żadne wielkie odkrycie. Ale mam nowość i to taką kultową, jeśli chodzi o tusz do rzęs. A mianowicie mam rzęs z Gosha Catchy Eyes. Chyba już wszyscy go wypróbowali i wszyscy ten tusz zachwalają, szczególnie tę chyba różową wersję, tak mi się wydaje. Ja tutaj mam wersję, która jest taka potrójna, to znaczy on, co on robi? Podkręca, wydłuża i pogrubia. Ja tak zawsze sceptycznie do tego podchodzę, ale trzeba przyznać firmie, że rzeczywiście podkręca, wydłuża i pogrubia i taki efekt daje. Ten tusz spokojnie mogę sobie postawić obok swoich ulubieńców, jak na przykład Better Than Sex Too Faced albo na przykład Vampire's Lovely. Już go lubię. Użyłam go, nie wiem, dwa razy i jest to coś świetnego, bo efekt jest następujący, popatrzcie. To jest takie, powiedzmy, pierwsze wyjęcie szczoteczki i stópki i takie pierwsze nakładanie, pierwsza warstwa, no tak to nazwijmy. Szczoteczka może nie bardzo mi podchodzi, ale wiem, że to jest szczoteczka, która no, z jednej strony jest precyzyjna i generalnie takie drobne szczotki są bardziej popularne. No tak naprawdę może rzeczywiście jakoś się wygodniej nimi tusz nakłada, ale ja jakoś, nie wiem, tak intuicyjnie wolę te grubsze. Tak jak widzieliście, nie zanurzałam szczotki i cały czas nakładam to, co mam na szczoteczce, także tuszu jeszcze nie dobierałam. Chcę Wam po prostu pokazać, jaki efekt daje taka, no powiedzmy, pierwsze jedno wyjęcie szczotki stópki. O to mi chodzi. O, popatrzcie na rzęsy. Tu. A tu. Tusz jest po prostu przekozacki. No i teraz czas na makijaż ust. Dla mnie tu zawsze sprawa jest oczywista, a mianowicie szminki. Zwykłe szminki w sztyfcie. I tak się zastanawiałam. Te z Essence są fajne i z Catrice są fajne. Bardzo przyjemne są te szmineczki. Takie, no raczej nie są długotrwałe. Jak zjecie jakiś większy posiłek, to one się zjadają. Natomiast mają bardzo fajną, przyjemną konsystencję. Są takie miękkie, arcyprzyjemne w noszeniu. To jest to, o co w szmince chodzi. Natomiast, wiecie, tak się zastanawiałam. No i znalazłam szminkę, która jest również bardzo przyjemna, ma niezwykle gęstą, kremową konsystencję, piękne kolory, w ogóle dość duży wybór kolorystyczny jest, a jednocześnie jest bardziej trwała niż te z Catrice i z Essence. I tutaj chciałam Wam pokazać polskie Pierre René, po prostu takie szmineczki. Uważam również, że one też ładniej wyglądają, bardziej tak elegancko, wiecie, profesjonalnie, tak na bardziej dopracowane, jeśli chodzi o estetykę. Tutaj akurat mam trzy przykładowe kolory. To jest tak 05 Dusty Cedar. Wygląda tak. Taki, może zrobię Wam swatch. O, coś takiego. Taki dzienniaczek bardzo przyjemny. To jest Dry Wine 23. Dry Wine 23 jest taki dość intensywny, fuksjowo-brązowy chyba. Dobrze pamiętam? Tak mi się wydaje. No, fuksjowy nawet bardziej. O, tak. Zobaczcie, coś takiego. I jest taka malinka, która nazywa się, jak ona się nazywa? 16 Eternal Flame. Bardzo ładna, żywa malina. Może w sztyfcie ona nie wygląda na taką żywą, ale zobaczcie, jak się nałoży na skórę, no to mamy coś takiego. O.
Ten kolor jest taki najbardziej jesienny, ten chyba uniwersalny, a to jest taki ładny, żywy na lato. No i teraz do tego makijażu, słuchajcie, ten mnie kusi tak naprawdę. A nałożymy ten, czyli Eternal Flame. Bardzo miękkie te kredki. Bardzo miękkie są też minki, takie, wiecie, po prostu suną po ustach jak masło, fajnie się utrzymują, no absolutnie nie dają jakiegoś, wiecie, uczucia przesuszenia czy czegokolwiek, co mogłaby Wam dać szminka, na przykład w płynie. Przecudowne szminki w sztyfcie i też nie są drogie. One nawet nie są jakoś specjalnie drogie w cenach regularnych, a już teraz podczas promocji super. Jak lubisz szminki, to polecam spojrzeć na te. No i Eternal Flame na ustach wygląda tak. Także, jeśli chodzi o makijaż ust, to jak najbardziej szminki w sztyfcie, no a szczególnie właśnie te od Pierre René. Jeśli chodzi o takie, wiecie, w płynie, to ja nie mam jakichś tam szczególnych ulubieńców, więc też nie chciałabym Wam tutaj na siłę niczego doradzać. Na pewno, jeśli szukacie jakichś tanich produktów do ust, to w szafie Essence czy w szafie Catrice z pewnością coś tam znajdziecie, bo wybór też jest dosyć duży, ale ja całym sercem polecam te, bo jakby no, te są mi najbliższe. I najbardziej lubię ich używać, po prostu. No i kochani, tak wygląda makijaż wykonany ulubieńcami z Hebe. Tak jeszcze teraz wrócę, zobaczcie moje policzki tutaj. Ja tutaj nie nakładam żadnego rozświetlacza, widzicie? To jest to, o czym mówię, chyba ta mgiełka daje taki efekt. Tak mi się wydaje, więc no, wygląda to tak. Jak ktoś lubi to ok, jak ktoś nie lubi to trudno. Zawsze można sobie to bardziej zmatowić, to nie jest problem. Natomiast tak wygląda makijaż ulubieńcami z Hebe. Mam nadzieję, że Wam się podoba i że wpadł Wam w oko któryś z kosmetyków. Piszcie oczywiście w komentarzach, co i jak. Czy już byliście na Black Friday, zamawialiście coś przez stronę, czy może w jakiejś ulubionej drogerii coś upolowaliście. Ja też oczywiście nad kilkoma rzeczami się już zastanawiam. Jeszcze taka uwaga na koniec. Słuchajcie, nie wiem, kiedy uda mi się opublikować ten film. Generalnie Black Friday trwa do końca listopada, tak ogólnie bardzo. Jeśli chodzi o Hebe, pytałam Pani stacjonarnie i Pani mnie poinformowała, że oficjalnie do 29 listopada. Natomiast trzeba patrzeć na poszczególne marki, bo to u nich jest tak, że jedne marki też mogą być dzień dłużej, dzień krócej. Generalnie większość marek, szczególnie online, do 29 listopada. Tak powiedziała Pani w Hebe. Okay. Postaram się, jak nie wiem co, żeby ten film opublikować przed końcem promocji, no bo to by wtedy miało największą zasadność. Natomiast czy mi się uda? Nie wiem. Okej, okay. Wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Ja się dzisiaj z Wami już żegnam. Na razie, pa pa.